Punkt Sztuki Podcast. Dzień dobry, przy mikrofonie Adam Błaszczyk i wyjątkowy gość Daniel Rycharski, artysta wszechstronny, wielu sztuk wizualnych, malarz, rzeźbiarz, performer, autor instalacji. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam. Danielu, spotykamy się na skansenie w sierpcu, ale drogi, które doprowadziły mnie właśnie do ciebie, dopatruję głównie dzięki Gunianowi Gallery z Warszawy, w związku z ostatnią wystawą Umarła klasa, która niestety już się zakończyła na początku lutego 2023 roku, ale jest ona na tyle różnorodna i wyjątkowa, że warta wspomnień. O twoich kolejnych planach z tą wystawą porozmawiamy za chwilę. Nawiązując już szczegółowo do wspomnianej wystawy, to przedstawiłeś różne prace, różne media, ale wszystkie z 2022 roku, czyli podsumowanie rocznej twojej twórczości, tak można powiedzieć. Mhm. Najbardziej pokaźna i wzbudzająca tema do dyskusji to seria prac Gniazda, czyli krzyże z zamontowanymi ptasimi gniazdami, a w nich kolorowe pióra. Prace te to rozważanie na temat duchowej bezdomności, społeczeństwa wiary i rodziny. Czy poprzez wyrażenie siebie w postaci sztuki generalnie, ale też w tych konkretnych krucyfiksach i kontynuowanie tematyki społeczeństwa wiary, udało ci się odnaleźć duchowy spokój, dom dla swoich religijnych emocji? To jest długie pytanie i odpowiedź jest bardzo skomplikowana tak naprawdę. W ogóle duchowość, religijność, relacje z wiarą osób LGBT nigdy nie są proste. One są zawsze skomplikowane. One mają swoje lepsze momenty, gorsze momenty. Dużo zależy też od instytucji, na przykład Kościoła katolickiego. On też jakby raz ta pogoda dla osób LGBT wewnątrz Kościoła jest lepsza, raz jest gorsza. Generalnie jakby nic się nie zmienia, w sensie nie zmienia się katechizm Kościoła katolickiego czy stosunek oficjalny Kościoła do osób LGBT, ale jakby pojawiają się też takie czasami pozytywne sygnały, że gdzieś tam na przykład w Niemczech... Coraz więcej, tak? Tak, że i tych sygnałów jest coraz więcej, że gdzieś tam coś się zmienia pod tym względem na lepsze. Może tego nie mówiłem jeszcze w żadnym wywiadzie, bo niedawno zacząłem o tym myśleć w sumie, że chyba moją odpowiedzią na tą bezdomność duchową jest kultura wsi, kultura chłopska, kultura ludowa. No przypuszczałem, znaczy, że no, bo czułem się dobrze na wsi, źle się czułem w mieście, chociaż wydawało mi się, że to w mieście są spełnione wszystkie warunki dla mnie, żebym mógł się dobrze czuć jako osoba LGBT, bo są kluby, tak, są inne osoby wydaje, LGBT, tak. Są fundacje, stowarzyszenia, znaczy jest wszystko. I prawda? Większa tolerancja też. I jest też pozornie większa tolerancja. Chociaż ja się dużo bezpieczniej czuję na wsi, czy w bardzo małym mieście, niż w dużym mieście, szczerze mówiąc, jako osoba LGBT. I też zawsze bardzo rodzinnie związany swoją wsią, bo pochodzę ze wsi, czy z małym miastem, z Sierpcem, więc siłą rzeczy tutaj wracałem, ale całkiem niedawno zrozumiałem, że dla mnie jakby tym domem, czy tą odpowiedzią na bezdomność duchową osób LGBT jest przestrzeń kultury chłopskiej i kultury ludowej właśnie. Można powiedzieć, że cała wystawa Umarła klasa to właśnie tematy życia małych gospodarstw rolnych, poszukiwanie równowagi w życiu i kulturze chłopskiej. Ja myślę, że w ogóle moja sztuka to jest tak naprawdę połączenie trzech wątków. Nawet więcej. Czy tak. Moich głównych trzech tożsamości. To nie jest tak, że my musimy być jedną osobą, to znaczy, że my musimy mieć tą jedną tożsamość. Uważam, że my tych tożsamości możemy mieć tak naprawdę kilka. I w moim przypadku tymi trzema głównymi, które tworzą jakby taką w ogóle moją praktykę artystyczną, to jest moja tożsamość jako mieszkańca wsi, moja tożsamość jako osoby wierzącej i moja tożsamość jako artysty wizualnego czy artysty awangardowego, który mieszka na wsi. I to są jakby te trzy główne wątki, czy te trzy główne tożsamości, które tworzą moją sztukę. Będąc na wystawie w GNG, umieściłem w mediach społecznościowych filmik z pracą Gniazda i pojawił się komentarz, może nie jest zbyt logiczny, ale go zacytuję. Cieszą się nareszcie być oderwanymi od Boga i płaczą z tego, że to jeszcze nie wystarczy. Tęczowe gniazda to pułapka. Tutaj widać komentarz kogoś, kto nie zna twojej historii artystycznej, też tej związanej z nagrodą Paszporty Polityki, czy z filmem Wszystkie nasze strachy,
Bo przecież wręcz przeciwnie. Nie jesteś oderwany od Boga, jesteś praktykującym katolikiem, dajesz szansę, pokazujesz, że jest chęć ludzi ze społeczności LGBT+, tworzenia społeczności Kościoła katolickiego. To w ogóle jest, ja mam wrażenie, że mimo tego, że zrobiliśmy film, niedawno zrobiliśmy spektakl, Wiara i Tęcza, czyli grupa homoseksualnych osób LGBT, chrześcijan LGBT, głównie katolików, działa już, nie wiem, od 10 lat praktycznie, to ciągle jednak w społeczeństwie aktualne są stereotypy na temat osób LGBT, czyli że homoseksualista to nie może być wierzący, nie? Że to nie może być osoba uduchowiona, tylko że to jest liberał, lewicowiec, prawda? I że jest bardzo dużo właśnie tych stereotypów takich, które są, obowiązują w związku z osobami LGBT i że ja trochę moją osobą jakby udowadniam, że jest trochę inaczej. Znaczy, że te podziały, które w Polsce wydaje nam się, że są aktualne, czyli podział na społeczeństwo bardziej konserwatywno-tradycyjne, prawda, i społeczeństwo liberalno-lewicowe, to ten podział przebiega zupełnie inaczej. Jakby ja jestem tego dowodem, że możesz być z jednej strony osobą LGBT, z drugiej strony możesz być wierzącą. Możesz, nie wiem, głosować na PiS, a jednocześnie nie być homofobem, prawda? Że w ogóle wydaje mi się, że świat jest tak naprawdę utkany z różnic. I czy my tego chcemy, czy nie, to te różnice ciągle będą. Natomiast też uważam, że tak naprawdę według mnie całe siły kultury, sztuki powinny zostać rzucone w kierunku działań, które by przezwyciężały, czy robiły coś przeciwko temu podziałowi polskiego społeczeństwa właśnie, temu rozbiciu, które się coraz bardziej poszerza. I że świat się trochę podzielił na świat, z jednej strony właśnie zaczarowano konserwatywno-religijny, a z drugiej strony na świat liberalno-lewicowo-wolnościowy, prawda? I że my musimy robić coś, żeby te światy ze sobą jakby na łączyć, dlatego że jeżeli my tego nie będziemy robić, to za chwilę nam tutaj spadnie bomba atomowa Putina. Bo jakby ta wojna na Ukrainie, to wszystko, co się dzieje, dla mnie jest jakby konsekwencją tego podziału świata na bardziej otwarty i na ten bardziej tradycyjny. I ja lubię patrzeć na moją sztukę jako rodzaj nowej sztuki ludowej. Ja tak nazywam moją sztukę, dlatego, no bo czym była sztuka ludowa? Sztuka ludowa to było coś, co zostało wymyślone na przełomie XIX i XX wieku przez inteligentów z Warszawy, to byli etnografowie, ludzie, którzy zajmowali się literaturą, sztuką, teatrem i trzeba było zrobić coś, żeby z chłopów czy mieszkańców wsi zrobić obywateli, żeby też poczuli się Polakami, no bo to trzeba pamiętać, że początek XX wieku to jest krótko po zniesieniu pańszczyzny. Chłopi byli przez kilka wieków, no może nie byli niewolnikami, ale byli poddanymi tej części szlacheckiej Polski. I sztuka ludowa między innymi została wymyślona po to, żeby to społeczeństwo scalić na nowo, prawda? Znaczy, żeby je połączyć, żeby chłop poczuł się Polakiem i żeby nie czuł, że ten inteligent z Warszawy, którego widzi, który do niego przyjeżdża, jest jego wrogiem. Bo tak jeszcze myślano krótko po zniesieniu pańszczyzny. Zresztą trzeba też od razu powiedzieć, że pańszczyzna została może zniesiona w państwie, znaczy ogólnie w Polsce, ale w przestrzeni kultury ona trwała jeszcze bardzo długo, to znaczy ona trwała jeszcze do początku XX wieku. I teraz to, co ja robię w sztuce, czyli ja znowu też zajmuję się łączeniem środowisk miejskich z wiejskimi, to jest znowu jakby, bo co się stało po 89 roku, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, społeczeństwo polskie się rozpadło, rozbiło się jakby na te dwa plemiona. I ja próbuję poprzez moją sztukę te plemiona połączyć. Dlatego to, co ja robię, lubię nazywać nową sztuką ludową. To, co właśnie powiedziałeś, to wstęp do omówienia twoich kolejnych prac z roku 2022 w ramach Umarłej Klasy. Bo prace Gniazda to głównie doświadczenia osób LGBTQ+, i wspomnianej duchowej bezdomności. No, myślę, że praca Gniazda też jest totalnie o tym. To znaczy, to jest z jednej strony praca o bezdomności osób LGBT dla mnie, ale z drugiej strony to też jest dla mnie praca o zanikaniu niektórych gatunków ptaków, zwierząt na wsi, że
przed wejściem Polski do Unii Europejskiej gospodarz mógł trzymać w szopie różne gatunki ptaków, różne gatunki zwierząt obok siebie, prawda? Pamiętamy z dzieciństwa, że jeździliśmy jaskółki, wiły gniazda pod sklepieniami szop. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej nie ma możliwości, żeby różne gatunki zwierząt żyły w jednym pomieszczeniu, więc jakby te gatunki synantropijne, czyli te, które żyły w bliskiej relacji z człowiekiem, zanikają. Więc dla mnie praca gniazda też jest totalnie o tym. Znaczy ona jest o tym zanikaniu małych, rodzinnych gospodarstw na wsi, które do tej pory i tak naprawdę w Polsce przez 1000 lat były najważniejsze. To znaczy polska gospodarka, polskie całe imaginarium kulturowe było chłopsko-ludowe bardzo długo. Ta wieś była bardzo ważna. Znaczy ona była takim sercem kultury Polski. To też jakby dzięki kulturze ludowej czy kulturze chłopskiej w czasach komunistycznych. Nadal odnosząc się do pracy gniazda, jeszcze uściślając pytanie, czy udaje Ci się uzyskać albo przybliżyć się do osiągania w zadowalającym stopniu spokój wewnętrzny? Tak, sztuka jest dla mnie formą terapii, zawsze była i jest dla mnie taką formą terapii i w ogóle takiego radzenia sobie i trochę też odciągania myśli od tych rzeczy negatywnych. No na przykład związanych z sytuacją osób LGBT w Polsce, czy systemową homofobią. Myślę też, że moja sztuka bywa takim narzędziem zmiany rzeczywistości, że ona jest robiona właśnie po to, nie tylko po to, żeby ładnie wyglądać, czy żeby sobie o czymś porozmawiać, tylko żeby ona wpływała na zmiany, znaczy żeby ona była takim katalizatorem i zmieniała rzeczywistość, w której ja żyję, a na pewno tak się stało w moim otoczeniu, tym najbliższym, właśnie Kurówka, Sierpca, Gorzewa, tych wszystkich wsi, tych miejscowości, nie wiem, Podlesia, Zglenic, gdzie pracuję z różnymi osobami. Więc ta sztuka no, ma wpływ duży na rzeczywistość. Nie wiem, na ile gniazda miały akurat konkretnie ta praca, ale wiem, że inne prace na pewno bardzo. Koryta, Cepelia z chlewu. Tak. To tak my praca, która działa wielowymiarowo, bo kojarzy się mi przynajmniej, no zresztą tobie też chyba z tego, co pamiętam z tych opisów, że to jest tak nawiązanie do takiego starego powiedzenia być przy korycie, czyli być blisko władzy. Może być związane z władzą centralną, ale też na wsi, na poziomie wójta czy starostwa. Twoja praca jednak dotyczy mniej zamożnych ludzi, gdzie ważniejsze jest poczucie zużycia i wysiłku niż efekty finansowe, gdzie ważniejszy jest postęp ekonomiczny niż realny poziom finansowy. Tak, w ogóle te koryta to jest taka bardzo prosta praca. Ona czasami, tak, miałem takie wrażenie podczas tej wystawy, że była wręcz czasami nawet niezauważona tak bardzo jak inne prace na wystawie. Natomiast ona jest moją ulubioną pracą całej tej wystawy i ona jest jakby też w centrum tej wystawy. Tak też była ułożona w Galerii Gunianowik jako taki węzeł, który miesza jakby te wszystkie wątki ze sobą. Ta praca wzięła się stąd z mojej literatury pamiętników chłopskich. Pamiętniki chłopskie to jest coś, co moim zdaniem jest trochę zapomniane, a jest bardzo ważne. Całe to pamiętnikarstwo chłopskie, które trwało tam od lat 30. w zasadzie do współczesności. Ja zacząłem bardzo dużo tych pamiętników czytać, żeby dowiedzieć się słowami samej wsi coś na temat życia mieszkańców. Nie zapośredniczone przez jakiegoś naukowca, badacza, który czyta prawda, jakieś archiwa i z tego pisze teksty, ale słowa samych ludzi. Co wieś ma rzeczywiście do powiedzenia. One bardzo często są bardzo smutne, te pamiętniki. Szczególnie te z lat 30., które opisują straszną biedę. I pamiętam, że w jednym z pamiętników była opisana, i to był akurat współczesny pamiętnik, była opisana historia rodziny, która budowała dom i musiała się na rok przeprowadzić do szopy, w której są zwierzęta, zanim się wprowadza do nowego domu. I to było dla mnie jakby takim pierwszym impulsem. Ale drugim powodem stworzenia tej pracy było dla mnie rozmyślania na temat tego właśnie bardzo ważnego wydarzenia, jakim było wejście Polski do Unii Europejskiej, które jest moim zdaniem dość jakby niedocenione, niezauważone, nie dość może opisane w kulturze.
tego dotyczące oczywiście wsi, a wydaje mi się, że to było nawet ważniejsze chyba niż ten 89 rok, to się wydarzyło w 2004 roku dla polskiej wsi. I pomyślałem, że chcę zrobić pracę, która byłaby takim pomnikiem, ja tak często mówię, przyłączenia wsi do Polski. Czyli rok 2004, pomnik przyłączenia wsi do Polski, to jest jakby drugi tytuł tej pracy, bo pierwszy to jest Cepelia z chlewu. I trzeci powód, dlaczego zrobiłem tą pracę, to też dlatego, że no, jak się jeździ właśnie po tych gospodarstwach, ja je nazywam umarłymi gospodarstwami wiejskimi, jak się jeździ po wsi, to się widzi, że tych gospodarstw rolnych, tych małych rodzinnych gospodarstw jest coraz mniej i tam jest też coraz mniej przedmiotów, tej jakby materialności, która została. Dla mnie zawsze rolnictwo, to tak jak w książkach Myśliwskiego, w ogóle literatura Myśliwskiego była dla mnie takim jednym z najważniejszych inspiracji tej wystawy. U niego rolnicy to są bardziej filozofowie, to są bardziej artyści. To nie jest tak jak w naszych stereotypach, że to są brudni, pijani, nieinteligentni, głupi ludzie, prawda? Często, no może w literaturze mniej, ale w filmach czy w takich stereotypach na temat wsi się tak powtarza. To dla mnie właśnie rolnicy byli też bardziej filozofami, no kimś, kto ma ogromną wiedzę. Zawsze myślałem, że rolnictwo to nie jest tylko jakiś tam dział gospodarki, ekonomii, tylko to jest przede wszystkim kultura i metafizyka. I że jakby to jest ważne. I dlatego chciałem wziąć ten najbardziej pogardzany przedmiot, jakby, jaki sobie można wyobrazić, bo trudno sobie wyobrazić gorszy przedmiot, mniej wartościowy niż koryto, z którego jedzą zwierzęta, prawda? I jakby ja go przenicowuję na drugą stronę, jakby odwracam go na drugą stronę, pokazując jego złotą stronę. To chyba było w Ewangelii świętego Mateusza, że trzeba wielkiej mądrości, żeby w błocie zobaczyć złoto. I właśnie o tym jest ta praca, że jakby ja pokazuję złotą czy tą metafizyczną stronę kultury rolniczej, która jest powiązana właśnie z kulturą religijną, metafizyką, jest w ogóle działem kultury, a nie jakimś tam działem gospodarki i takiego obrazu wsi, rolnictwa powszechnie jakby w kulturze mi brakuje. A jeszcze jest jeden powód, dlaczego zrobiłem tą pracę. Też dlatego, że to jest trochę praca właśnie o tym, no właśnie jesteśmy w Muzeum Etnograficznym w skansenie wsi mazowieckiej w Sierpcu, w którym jakbyśmy sobie przeszli teraz po tym skansenie, to byś zobaczył, że są pewne przedmioty z gospodarstw, ale są przedmioty, których tam nie zobaczymy. Na przykład nie zobaczymy w tych szopach, stodołach właśnie tych koryt rolniczych. Dlatego, że uznano, że może one są zbyt mało wartościowe, że też nie są przydatne z perspektywy etnografów, czyli tych inteligentów miejskich. I chciałem pokazać właśnie ten odrzucony przedmiot. Ten przedmiot, który nie miał nigdy szans stania się tą kulturą ludową, który przynależał do kultury chłopskiej. Prawda? Bo no, nie można było prowadzić gospodarstwa bez tego koryta, ale nigdy inteligenci go na tyle nie docenili, czy nie uznali, że jest wartościowy, że nie stał się częścią kultury ludowej. I dlatego jakby ja go ozłacam. No a też oczywiście jest to aluzja, taka metafora na temat tego nachapania się koryta, czy w ogóle też może drobna aluzja do rynku sztuki. Praca jest bardzo ciekawa właśnie przez to, że ona reprezentuje sprzeczności, czyli jest coś, co jest tam odpychające, czyli te, tak jak wspomniałeś... Paradoksalny przedmiot. Tak, to jest ten jeden z tych paradoksalnych przedmiotów. Ja bardzo często moje prace mają... Zresztą tak jak ja sam jestem bardzo paradoksalną osobą, tak samo często te moje prace są paradoksalne. Twoja kolejna praca, Umarła klasa, to stojąca pionowa trumna w koronkach, jak to zwykle możemy znaleźć w kładach pogrzebowych, która miała otwarte wieko górne, jak i część dolna, dno trumny także było w formie dwuskrzydłowych drzwi. Ja zinterpretowałem sobie, że po pierwsze praca przybliża śmierć i skutek, gdzie trumna jest przejściem do innego, następnego świata, obiecanego, być może lepszego, ale uzmysławia, że to może być całkiem przyjemne, to przechodzenie na drugą stronę. Być może przyjemne, bo jednak w galerii sztuki po obu stronach trumny nadal był ten sam świat, rzeczywisty. Dla ciebie jednak ta praca to symboliczna śmierć czegoś innego. To jest jakby praca tytułowa. W galerii Gunianowik była pokazana zamykająca wystawę. Dla mnie ona zawsze była jakby początkiem wystawy, takim progiem, przez który przechodzimy. Ta praca jest przede wszystkim o życiu po życiu polskiej wsi. Ona pokazuje dosłownie ten moment przejścia.
bo ja mówię tutaj o śmierci wsi. O śmierci wsi to się mówi już od początku XX wieku, od momentu, w którym polska wieś zaczęła tracić swoją izolację, przestała być izolowana. To tych śmierci wsi to jest co 10 czy co 15 lat mówi się na ten temat i potem etnografowie, badacze wsi, profesorowie na przykład Uniwersytetu Warszawskiego jak Roch Sulima czy Andrzej Mencfeld piszą o tym teksty, ale taką bezpośrednią też mikrohistorią, która mnie zainspirowała, była historia rolnika z Kurówka, który był rolnikiem i właśnie jednym z tych ostatnich przedstawicieli rolników małych gospodarstw rodzinnych, czyli tak zwanej umarłej klasy, tak jak jej nazywam, ale nie umarłej klasy kantora, ale umarłej klasy społecznej. I on był, czyli dla mnie to są rolnicy urodzeni do roku 1950. I on umarł, czy jakby był podwójnie wykluczony, bo z jednej strony był rolnikiem, to było jakimś wykluczeniem, a z drugiej strony był też gejem, czyli był podwójnie wykluczony. I chciałem zbudować obiekt zainspirowany właśnie tą postacią tego pana Jasia z Kurówka, który z jednej strony jest trumną i też może się kojarzyć z trumną, która się pojawia w polskiej sztuce, w polskim malarstwie na przykład, ale jednocześnie jest też szafą, czyli tym, co się mówi też tak potocznie, że ktoś wyszedł z szafy, prawda? W sensie, że powiedział, że jest homoseksualistą albo że no, z różnymi historiami ukrywanymi, związanymi ze sobą. Ale to też jest przedmiot, który jest progiem. Jest szafą, trumną i progiem, przez który przechodzimy. Tutaj dla mnie też inspiracją była książka Andrzeja Mencfela, profesora UW w Warszawie, który napisał książkę Toast na progu, która opowiada właśnie też o tym przejściu do tym życiu po życiu polskiej wsi. Gdzie on opisuje historię swojego przyjaciela ze wsi, tam gdzie ma swoją daczę, gdzie ma swój domek, o tym jak on odszedł i on był właśnie jednym z tych ostatnich rolników urodzonych do 1950 roku, którzy byli małymi rolnikami prowadzącymi gospodarstwa rodzinne. I ja nazywam też ten obiekt takim traumatycznym meblem. To znaczy on jest dla mnie trudny w tym sensie, że nie lubię tej pracy, znaczy lubię tą pracę, ale nie lubię być zbyt długo w pobliżu tej pracy, bo zaczynam sobie myśleć, Boże, czyli ja w tym pudełku spędzę wieczność. A wieczność to jest bardzo długo, nie? I zaczynasz to kalkulować, i przez nią na wystawie można było przechodzić. Niektórzy byli odważni na tyle, że przechodzili, inni się bali przechodzić przez ten obiekt. To też jest jakoś dla mnie ważna praca, ona też jest pracą właśnie o tym w ogóle życiu po życiu, prawda? O tym, że trumna dla mnie jako osoby, która jest jakoś jednak osobą wierzącą, no rodzajem przejścia. Krzyż na przykład nie jest dla mnie symbolem. Często słyszę, szczególnie w tych środowiskach liberalno-lewicowych, też im się jakoś tam nie dziwię, ale słyszę, że po co ty robisz te krzyże, przecież to symbol opresji, ale dla mnie to nie jest symbol opresji, tylko dla mnie to jest symbol nadziei, właśnie symbol tego, że śmierć nie jest końcem. No tak, jesteś wierzący, że jest jakiś jednak i drugi świat, no tak, który tak, jest lepszy, no, tak. czyli katolicy, którzy należą do Kościoła, przyciąga ich i trwają w społeczności Kościoła, to właśnie to, że daje im to nadzieję. To, znaczy, to jest trochę bardziej skomplikowane, to znaczy często jestem atakowany, przecież my teraz powinniśmy walczyć z religią, prawda, z wiarą, po co ty w ogóle się tym zajmujesz, tylko że to jest trochę tak, ja też miałem taki moment, który tak zacząłem myśleć, stałem się bezreligijnym chrześcijaninem. I dalej Bonhoeffer jest dla mnie, czyli taki teolog niemiecki, który stworzył koncepcję bezreligijnego chrześcijaństwa. On jest dla mnie strasznie ważny i całe to humanistyczne chrześcijaństwo. Natomiast w pewnym momencie zrozumiałem, że walka z religią jest bezsensowna. Dlatego, że nigdy z nią nikt nie wygra. Dlatego, że dopóki istnieją pytania, na które odpowiedź da tylko religia, to tak długo będą ludzie, którzy będą chcieli być religijni. Poza tym są ludzie, tak jak na przykład osoby niepełnosprawne, które nigdzie nie znajdą odpowiedzi na pytanie, dlaczego one są niepełnosprawne. Żaden naukowiec, żaden teoretyk lewicowy czy prawicowy nie odpowie im na to pytanie, a odpowie im na to pytanie religii. Tak, i to też daje im taką nadzieję, że to jednak jest po coś. Tak. Tak? Bo jeżeli by nie było tego lepszego świata, tej wiary tak, w Boga... dlatego to, co ja próbuję robić i uważam, że powinniśmy próbować robić, podtrzymywać dialog i próbować ze sobą rozmawiać. Jak najbardziej się zgadzam.
I kolejna praca, rzeźba, Złoty Cielec, również nawiązuje do katolicyzmu. Rozmawialiśmy o tym, że Kościół jako jedyny czasami daje odpowiedzi na pytania egzystencji. Ale co jeszcze jest wartościowe w polskim czy europejskim katolicyzmie? No to jest w ogóle, to jest taka praca, która dla mnie ona jest przede wszystkim związana z Janem Pawłem II jednak, z kultem Jana Pawła II. Tak, to jest jakby taka refleksja na temat tego, czym jest nasz katolicyzm, czym mógł być, czym nie był, jaki miał na to wpływ pontyfikat Jana Pawła II. Jak jeździmy po Polsce, to widzimy dużo pomników Jana Pawła II, prawda? One zwykle są bardzo podobne, często nie są zbyt wysokiej jakości artystycznej. Ja chciałem zrobić pomnik Jana Pawła II, który byłby nawet nie tyle pomnikiem, który jest po prostu tylko krytyczny i jakby odnosi się krytycznie do pontyfikatu Jana Pawła II, czy tego, co się stało z polskim katolicyzmem, czyli tego, że Jan Paweł II bardzo upolitycznił polski katolicyzm. Polski katolicyzm wcześniej, przed pontyfikatem Jana Pawła II, był bardzo rytualny, był obrzędowy, był, można powiedzieć, wręcz magiczny, był takim rodzajem katolicyzmu udomowionego. Taki rodzaj katolicyzmu też uważam, że nie był nigdy źródłem homofobii na przykład. Natomiast po śmierci Jana Pawła II, w trakcie jego pontyfikatu, a już szczególnie potem między rokiem 2005 a 2010, czyli tym katastrofą smoleńską, polski katolicyzm stał się katolicyzmem narodowym, politycznym. I chciałem właśnie zrobić o tym pracę, pokazując Jana Pawła II, znaczy skupując dewocjonalia przedstawiające Jana Pawła II, czyli monety, figurki, krzyżyki z Janem Pawłem II, które przetopiłem na Złotego Cielca, czyli postać ze Starego Testamentu, ale której nadałem formę konkretnego cielaka, konkretnego zwierzęcia gospodarstwa rolnego mojego kolegi Patryka Ruszkowskiego ze wsi Podlesie. To też w ogóle jakby sam proces, też to rzadko o tym mówię i to się pojawia gdzieś, ale sam proces w ogóle powstawania tej rzeźby był bardzo ciekawy. Te rzeczy, które przytopiłeś, to były, jakie pozyskałeś? Kupowałem. Symbolicznie po prostu, tak? Czy faktycznie były to związaną z podobizną Jana Pawła? Tak, totalnie. Znaczy to były wizerunki Jana Pawła II. To były na tyle dobre materiały, że dało się potem to przytopić? Mosiądz. Musiało być z mosiądzu. A, czyli wybierałem tylko te, które są z mosiądzu, kupiłem ileś tam kilo tych. Czyli ile kilo tam poszło na to? Nie wiem ile, ale trochę to nie jest tak, że cały cielec został odlany w 100% z tego. Nie, tylko powierzchnia. Ale jakby, tak? Nie, ale procentowo to jest dosyć dużo tej jakby materii z Jana Pawła II. I sam proces był ciekawy, bo pracowałem z firmą, która zajmuje się skanowaniem 3D. I jakby najpierw zaczęliśmy od tego, że przyjechała firma z Krakowa do tego Podlesia i myśmy w 3D zeskanowali żywe zwierzę. I potem na podstawie tego powstał model, na podstawie modelu później powstał wydruk 3D, później to było dorzeźbiane i z tego dopiero powstał odlew Złotego Cielca. I to jest, oczywiście to jest praca krytyczna bardzo na temat Jana Pawła II, ale jednocześnie ten krytycyzm jest jakoś podważony realistycznością tego zwierzęcia, tego pokazanego w bardzo taki ciepły i można powiedzieć czuły sposób tego Złotego Cielca, tego konkretnego cielaka, o którego się dba, no ale którego też się dobrze spienięża oczywiście później. To jest dla mnie też ważna praca, ten Złoty Cielec. Zresztą Złoty Cielec nie został pokazany w Galerii Guni w ostatecznym kształcie, dlatego że proces powstawania tej rzeźby jest bardzo długi, on trwał ponad rok, prawie półtora roku. I taka ostateczna wersja tego cielca, już wykonana, będzie pokazana dopiero na wystawie W środku jesteśmy baśnią w czerwcu w Kurówku. Jak się przyjrzałem, to są fragmenty tego cielaka, które są odlewane, bo to nie jako całość jest odlew, tylko to są fragmenty i one są potem spawane, z tego co pamiętam. Znaczy, bo tak się robi odlew, nie można tego odlać jako jednego kawałka, tylko to trzeba robić w częściach. Potem te części się łączy i potem się je szlifuje, żeby on był gładki. Tak się po prostu, to jest taka technologia robienia odlewu. Czyli on będzie właśnie dokończony jeszcze, tak? Tak, on będzie to jest rzeźba w procesie. Ten proces, mówię, trwał bardzo długo i taka finalna jakby wersja tego cielca zostanie dopiero w czerwcu. Zmierzam do tego, że reprezentował się rewelacyjnie. Myślałem, że jest taki zamysł, żeby pokazać tą niejednorodność, że powstał z innych, zupełnie niezależnych elementów, właśnie z wizualizacji.
wizerunkiem Jana Pawła II. Mogliśmy to tak zostawić. Znaczy on mógł tak wyglądać, mógł być tak pozostawiony, ale koniec końców zdecydowałem, że on jednak będzie pokazany wyszlifowany, taki bardzo gładki, trochę bardziej biblijny niż ten, który u Guni robił. Więc to jest trochę nowa wersja tej pracy. Na wystawie w Gunianowej Galerii było wiele prac, głównie rzeźby, ale też obrazy. Konie płaczą, malarstwo olejne, a na obrazach wyjątkowe konie, bo ze łzami w oczach. Gdzie tematem przewodnim miało być los wiejskich koni, które kończą służbę w gospodarstwie, trafiają na międzynarodowe rynki przetwórstwa mięsnego, a same obrazy to właśnie uratowane konie zamieszkujące schronisko dla zwierząt zielące pod Warszawą. To jest wystawa o tym, jak ktoś mnie pyta, jak wygląda koniec wsi, to ja mówię, tak wygląda koniec wsi. Zwierzęta, które sprzedają na przykład rolnicy handlarzom, którzy handlarze sprzedają je firmom, na przykład masarskim z Florencji, z Włoch, z Niemiec, które robią tatary z polskich koni. W Europie Zachodniej najbardziej się ceni polski tatar z polskich koni. To jest przysmak. To jest dla mnie koniec wsi właśnie. I we Florencji najlepszy tatar to jest z polskich koni. I dla mnie to jest ten koniec wsi właśnie. Jak ktoś chce jechać, ktoś chce zobaczyć, to niech jedzie na targ, zobaczy, jak rolnicy, ludzie pozbywają się tych koni, które były tak naprawdę częścią rodziny, i te konie czasami płaczą, bo one rozumieją, co się dzieje. I są teraz fundacje w Polsce, które ratują te konie z rąk handlarzy, robiąc zbiórki, tak jak fundacja Ktoś właśnie spod Warszawy, do której pojechałem zrobić zdjęcie tym koniom, które tam są. I później wynająłem artystę, malarza, amatora, który maluje po prostu łby końskie jako amator. Poprosiłem go, żeby namalował te konie, ale płaczące. I to też jest taka aluzja trochę do sztuki krytycznej, do pracy Piramida Zwierząt Katarzyny Kozyry, gdzie koń jakby nie został uratowany, został zabity dla sztuki. I też jakby poprzez tą pracę pokazuje, no zobaczcie, jak się zmieniła rzeczywistość. Gdyby teraz jakiś artysta zaproponował, że zabije konia do sztuki, to nikt by mu na to nie pozwolił, on byłby skończony. No teraz się konie ratuje, prawda? Nie zabija się ich. Artysta to już nie jest taka postać, która może więcej niż ta społeczeństwa, prawda? I może nawet zabijać, żeby robić swoją sztukę. To jest dla mnie jakoś sztuka krytyczna, to co robię, ale jednocześnie jest to sztuka empatyczna bardzo. Czyli ponownie mówimy o nadziei i szczęściu, tym razem zwierząt, a dokładnie koni. I tytuł Konie płaczą oznaczać może, że ze szczęścia. No to jest taki projekt interwencyjny, że część pieniędzy będę przeznaczać z tych koni na fundację, na ratowanie następnych koni, więc to jest taki projekt aktywistyczny też, który ma ratować, prawda, te konie. Że no nie zabijamy koni, tylko ratujemy je, pomagamy im. Danielu, proszę powiedz jeszcze o kontynuacji, kolejnym akcie wystawy Umarła klasa. Tak, to jest wystawa, tak jak mówiłem na początku. To trzeci, trzeci akt. Tak jak mówiłem, cała, to jest tak naprawdę jedna wielka wystawa, którą podzieliłem na trzy części. I ostatni rozdział tej wystawy będzie pokazany w Kurówku, w opuszczonym gospodarstwie, jako wystawa, rodzaj wystawy Site Specific, w której będzie znowu grupa nowych prac i wystawa, w której będzie też kilka tych starszych prac, ale pokazanych jakby w nowym zupełnie kontekście, właśnie kontekście wiejskim. Jest to wystawa robiona dla wsi głównie. Tamte wystawy dwie były dla przestrzeni kultury miejskiej, dla mieszkańców wsi, żeby zobaczyli, żeby zauważyli i w ogóle zwrócili na to uwagę, że coś na tej wsi współcześnie się zmienia, że tam zachodzą wręcz rewolucyjne zmiany, bo to zostało trochę przeoczone. Natomiast tutaj już to jest wystawa dla wsi i to jest wystawa dla mnie bardzo o kulturze ludowej i to jest też jednym z takich najważniejszych wątków tej wystawy, jest wątek maryjny, który jest nowością w mojej sztuce, bo do tej pory to się u mnie nie pojawiało. Moje prace były chrystocentryczne, zawsze był Jezus, zawsze był krzyż, prawda? Nie było Maryi. I tutaj ta Maryja się pojawia w kilku pracach, w tym jedną z tych prac już pokazałem na wystawie Granice sztuki 30 lat paszportów polityki, kuratorowanej przez Dorotę Monkiewicz, Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Teraz, tam kilka tygodni temu. I to była wielka pajęczyna, jakby utkana z różańców osób LGBT, osób wierzących. Bo jakby takim zamierzeniem tej pracy jest pomyślenie czy potraktowanie Matki Boskiej jako sojuszniczki osób, czy stworzenie z niej w ogóle.
czy stworzenie z niej sojuszniczki osób LGBT. Taką bezpośrednią inspiracją była legenda. Ja czytam bardzo dużo tekstów wokół kultury chłopskiej, kultury ludowej, kultury religijnej wsi. Tutaj Magdalena Zowczak, to jest profesorka ZUW, która jest dla mnie takim przewodnikiem. Ona opisała kiedyś taką legendę, w której, znaczy nie legendę, tylko tradycję europejską, w której kobiety na wsi, kiedy ksiądz chodził po kolędzie, zbierały po domu pajęczyny po to, żeby Matka Boska z nich utkała na koniec świata sieć, którą zarzuci na piekło, żeby uratować z niej grzeszników, prawda? Więc ja pomyślałem, że chciałbym właśnie zbudować taką sieć, która byłaby uszyta z różańców osób LGBT, mhm, i z jednej strony byłaby pokazując jakby tą siłę tej sieci, którą my tworzymy w Wierzej Tęczy, a z drugiej strony byłaby to praca o tym jakby takim elemencie ratowniczym. My teraz dużo mówimy o Matce Boskiej jako o negatywnym bohaterze, bo to nam się kojarzy z narodowcami, którzy jakby trochę przejęli ten symbol, prawda? A ona dla mnie jest bardzo ciekawą bohaterką narodową, Matka Boska. Z drugiej strony jest to też taki przedmiot znowu paradoksalny, bo z jednej strony jest to sieć ratownicza, prawda, którą Matka Boska rzuca, żeby ratować grzeszników, a z drugiej strony jest to sieć pająka jednak, a krzyżyki różańcowe trochę są jak pająki w tej sieci. Docelowo ta sieć będzie pokazana w stodole we wsi, czyli to będzie kilka sieci jakby różańcowych, które będą zawieszone w ciemnych rogach stodoły. No to też jest bardzo symboliczne. Czyli będzie się to prezentowało dużo lepiej. Site specific. Site specific, znaczy... Mm-hmm. Tak. No w galerii to jest co innego, wiadomo. To jest jakby... Może to nie jest White Cube PGS, ale ona jest jakby tworzona do tej przestrzeni stodoły. Ja odwiedziłem Państwową Galerię Sztuki w Sopocie i druga Twoja praca w ramach wystawy Granice Sztuki, 30 lat paszportów polityki, Pomnik Chłopa, związany z filmem Wszystkie Nasze Strachy, prezentowana przed galerią, została niestety uszkodzona. Tak. No to był incydent, to po prostu to była grupa przypadkowych ludzi mhm, z zagranicy, którzy po prostu poszaleli i do końca chyba nie zdawali sprawę z tego, co robią. Mhm. Ale uszkadzając tą rzeźbę, też sobie narobili niestety dużo kłopotu. Ale uda się ją naprawić? Tak, bo jak ja byłem, to tego nie, to jej nie ma tam. Już jakby jest zdjęta z pomnika, ale będzie naprawiona. Danielu, dziękuję Ci za rozmowę na temat Twojej wystawy Umarła Klasa. Słuchaczy odsyłam do odwiedzenia aktu trzeciego Twojej wystawy, bo nie omówiliśmy dzisiaj wszystkich prac. Moim Państwa gościem był Daniel Rycharski, twórca nowej sztuki ludowej, sztuki, która rozjaśnia i łączy i oswaja sprzeczności, wpływa na zmiany myślenia, uzmysławia, że podziały utrudniają. Twoja sztuka i działalność, otwartość powoduje zmiany myślenia i za to, i za rozmowę. Jeszcze raz dziękuję. To ja bardzo dziękuję, że mogłem o tej wystawie opowiedzieć. Bardzo dziękuję. I jeszcze zachęcam do śledzenia Twoich mediów społecznościowych. Może wspomnisz, gdzie najlepiej, na Instagramie? Mam konto na Instagramie, które można śledzić. Tam wrzucam pracę, informacje na temat najbliższych wystaw, rzeczy, które robię, ale mam też konto na Facebooku, które jest może trochę częściej aktualizowane. Tam jest informacja o wykładach, spotkaniach, wywiadach, tym wszystkim, co jest aktualne akurat u mnie. Ale też, ponieważ jestem artystą Galerii Gunianowik warszawskiej, to strona Galerii Gunianowik, też instagramowa i strona internetowa, jakby na bieżąco publikuje wszelkie informacje na temat tego, co robię w sztuce. Te, które nawet się dzieją poza galerią, tak? Tak. Wszystkie, tak. Jasne. Super, to bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę.